Siema ludzie, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj cały vlog w samochodzie i vlog ten będzie o takiej tematyce, która dla, myślę, że niejednego przedsiębiorcy w naszym pięknym kraju jest bardzo znana. I tutaj też zaznaczam, że parę razy zdarzy mi się pewnie rzucić mięsem, ponieważ głównym tematem i w sumie jedynym tematem dzisiejszego vloga jest takie bardzo polskie zagadnienie, bardzo popularny tekst w naszym kraju, który brzmi: kurwa panie, a co tak drogo? Tak więc zapraszam do oglądania. Intro wjechało, a teraz do rzeczy. Słuchajcie, od kiedy prowadzę swoją działalność, no to spotykam się z różnymi reakcjami na cenę za wykonanie moich usług. Aczkolwiek myślę, że nie tylko ja się spotykam z tego typu reakcjami, takimi, że na zasadzie, no czemu tak drogo, panie, no? No czemu tak drogo? To ja wam wyjaśnię, że to wcale nie musi być drogo. I na przykładzie dzisiejszego mojego zlecenia, dzisiaj w sumie robię dwa zlecenia fotograficzne. Zarobię na tym parę stówek. No i żeby zarobić te parę stówek, to ja muszę mieć ze sobą sprzęt za prawie 30 koła. No i właśnie taki sprzęt za tyle ze sobą mam. No to sprzęt to raz. Druga kwestia. Zanim zacząłem świadczyć swoje usługi i tak samo zanim zaczęli świadczyć swoje usługi inni przedsiębiorcy, no to wypadałoby się, kurde, nauczyć tego robić, nie? No bo co? Pójdziesz do klienta nic nie umiejąc i zrobisz robotę na zasadzie: już pachną na odpierdol i siateczką pyk, pyk, pyk. No tak? No chyba raczej nie. Tak więc czas poświęcony na naukę swojego fachu, w moim przypadku to ponad 2 lata takiej hobbystycznej jakby zajawki dronowo-fotograficznej, dronowej, w sumie głównie dronowej, aczkolwiek też nauki montowania filmów, obróbki zdjęć. O i właśnie, odnośnie obróbki zdjęć. Dzisiaj jedne zlecenie mam takie, że muszę naklepać tych zdjęć od groma, nie muszę ich obrabiać, a drugie zlecenie mam takie, że robię tych zdjęć niedużo, ale muszę usiąść do obróbki. Co za tym idzie? Zejdzie mi na to wszystko cały dzień w terenie, jutro usiądę do wysyłania i do obrabiania tych zdjęć. Obróbka zdjęć, no to, kurczę, no to jest temat rzeka, tak? Zależy jakie mamy światło, zależy co fotografujemy. Tam naprawdę czasami cuda trzeba robić, żeby to zdjęcie wyglądało. I to jest ten etap, którego klienci nie widzą, nie? Bo niektórzy to myślą: o, przyjechał tutaj, pstryknął, kurde, 5 fotek, 3 razy nacisnął, wystartował tym dronem i od 300 zł chce. No. No tak, no. Chcę, bo potem jeszcze siadam w domu, ogarniam to. Już nie wspomnę o montowaniu filmów, gdzie to trwa jeszcze dłużej, tak? I to jest, słuchajcie, mój czas. I to jest tak samo czas każdego innego przedsiębiorcy. No i nie ukrywajmy, ktoś, kto otwiera firmę, to nie otwiera tej firmy po to, żeby zarabiać najniższą krajową. Tym bardziej, że sprzęt kosztuje, ludzie inwestują w ten sprzęt swoje pieniądze gdzieś tam odłożone albo zarobione za granicą, starają się świadczyć wam te usługi na dobrym poziomie, jest konkurencja, można przebierać. No i słuchajcie, no kurde, ta cena taka jest. Już nie będę o inflacji wspominał, nie?
i o tych kurde stopach procentowych na kredytach hipotecznych, które rosną i które trzeba płacić, no. No, ale to może w politykę wchodzić nie będziemy. Tak się rzuciło mi. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie skorzystać z usługi przedsiębiorcy, z jakiejkolwiek, ja nie mówię tu o sobie, to i ten przedsiębiorca powie wam cenę, no to nie róbcie z siebie cebulaków i nie pytajcie, panie, czemu tak drogo, kurwa, no. Przecież to parę pstryknięć. Bo to nie jest zawsze parę pstryknięć. To jest cała masa doświadczenia, które zdobywamy przed otworzeniem działalności. Cała masa czasu, który poświęcamy na to w formie non-profit. My nie zarabiamy na tym, żeby się nauczyć. Nie zarabiamy też na tym, jak tylko na przykład, kurde, kupimy sprzęt, to już kasa płynie. Już on ma drona, ty on zarabia, kurde, o pani, drona za 10 koła, a ile on musi zarabiać, nie? Nie, tak nie jest. A jeżeli już naprawdę myślicie, że to jest drogo, to kupcie sobie tego drona za te 10 koła, zróbcie robotę sami, no i pewnie wyjdzie wam taniej. No. Będzie taniej zrobić te zdjęcia za, powiedzmy, 300, jak sobie kupicie tego drona, nie? Za 10 koła. Tak więc, no słuchajcie, szanujmy się wszyscy, nie narzekajmy, dacie komuś zarobić, to ten ktoś też przyjdzie do was i da wam zarobić. Tak to działa, tak działa rynek. To tak dzisiaj krótko odnośnie tego, jak to czasem z klientami bywa, nie? Oczywiście nie mówię o wszystkich, bo w sumie pocieszający jest fakt, że ten typ klientów, o którym ja teraz powiedziałem, to jest mały procent, ale się zdarzają. I myślę, że fajnie by było, jakby się nie zdarzali. Jakbyśmy się wszyscy super rozumieli. A teraz, mordeczki kochane, ja wam życzę wspaniałego lata. Nie będę wam życzył miłego dnia, bo może oglądacie to wieczorem, może rano, może w nocy. Albo może wcale kliknęliście i włączyliście. Ale mimo wszystko, jeżeli dotrwaliście do końca, to życzę wam wspaniałego lata, mało pracy, dużo pieniędzy i co jeszcze? I żebyście nie trafiali na takich cebulowatych klientów. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia w następnym programie. Cześć. No i jeszcze zapomniałem o oczywistej oczywistości. Dajcie łapkę w górę i zostawcie sabika na kanale, nie? Będę dla was bardzo za to wdzięczny. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Hejo.